Widzimy pracujący zestaw do destylacji azeotropowej, który składa się z kolby, w której zachodzi reakcja. Może to być reakcja kwasu karboksylowego z alkoholem w obecności katalizatora, czyli esteryfikacja. Tu mamy destylację właśnie z użyciem nasadki azeotropowej, której działanie zaraz wyjaśnię. Tu jest do układu dodany rozpuszczalnik, który razem z wodą tworzy tak zwany azeotrop, czyli po prostu parują razem, wrzą w niższej temperaturze wrzenia niż każdy składnik osobno. Para wodna razem z parami toluenu przechodzą tą rurką do chłodnicy, tutaj nam się skraplają. Tu się właśnie skraplają. Charakterystyczny widok to jest taki pierścionek, wynikający właśnie z tego, że tworzą się tutaj kropelki dwóch cieczy. Po prostu się te pary rozdzielają przy skraplaniu na dwie ciecze. Na ciekłą wodę, no i oczywiście na ciekły toluen. Następnie skapują z powrotem. No, normalne, że będą skapywać w dół, jak widać, i trafiają, tutaj jest taka rurka, właśnie charakterystyczna dla nasadki azeotropowej. Ponieważ woda ma wyższą gęstość niż toluen, to po prostu skapuje w dół i gromadzi się w tej rurce z miarką. Ta miarka służy tego, żebyśmy widzieli, ile tej wody już zebraliśmy, i można w ten sposób kontrolować przebieg reakcji. Można całą wodę w taki sposób właśnie usunąć z mieszaniny reakcyjnej, czyli typową reakcję odwracalną, przesuwać jej stan równowagi w prawo praktycznie do stopnia przereagowania bliskiego 100%. Ok, to wszystko, a ja zapraszam do swojego artykułu o tym, czy kwas siarkowy przesuwa stan równowagi esteryfikacji. Pozdrawiam, cześć!